Ivan Milat, australijski seryjny morderca, który zamordował w latach 1989-1992 siedmiu turystów w odludnych lasach Belanglo około 90 km od Sydney. Od najmłodszych lat interesował się strzelaniem i najgroźniejszymi rodzajami broni palnej. Pod koniec lat 70. ożenił się, lecz małżeństwo po kilku latach się rozpadło. Na pierwszy rzut oka Ivan wydawał się miłym i przyjaznym człowiekiem, a jego szefowie w pracy uważali go za pracowitego. 19 września 1992 roku wędrujący po australijskim buszu turysta znalazł na terenie lasu Belanglo szczątki młodej kobiety pogrzebanej w płytkim grobie. Policja zidentyfikowała zwłoki Joanne Leslie Walters z Anglii, która zaginęła razem ze swoją koleżanką Caroline Clark w czasie wycieczki wzdłuż Hume Highway. Następnego dnia policja znalazła pozostałości zwłok Caroline. Była pochowana kilka metrów od miejsca, gdzie zamordowana została Joanne. Po oględzinach stwierdzono, że głowa Caroline została ponad 10 razy przestrzelona z broni palnej. Po intensywnych poszukiwaniach policjanci uznali, że w okolicznych lasach nie ma żadnych innych ciał. 13 miesięcy później policja odkryła ciała Deborah Everest i Jamesa Gibsona. Okoliczności były podobne. Pozostałości szkieletu Deborah znaleziono w dwóch płytkich grobach. Została zamordowana ciosami nożem. Analiza szkieletu wykazała pogruchotaną szczękę i czaszkę. James zginął od ciosów nożem tak mocnych, że w ich wyniku ofierze popękały kości. Kolejne odnalezione ciała należały do Simone Schmidl, Gabora Neugebauera i Annie Hapschit. Wszystkie pochowane były w płytkich grobach i nosiły ślady wyjątkowo brutalnego traktowania. Simone została zabita wielokrotnymi ciosami nożem w plecy. Czaszka Gabora była podziurawiona 6 kulami. Annie Hapschit morderca uciął głowę. Gdy sprawa tajemniczych morderstw została nagłośniona przez światowe media, na policję zgłosił się angielski turysta Paul Onions. Poinformował on, że 25 stycznia 1990 roku został napadnięty przez kierowcę, który wiózł go w okolicach Belanglo State Forest. Kierowca powiedział mu, że musi zatrzymać pojazd, by wyjąć kasety magnetofonowe z bagażnika. Zdziwiło to Onionsa, gdyż kilka kaset znajdowało się już wewnątrz samochodu. W pewnym momencie kierowca zaczął mierzyć w stronę Onionsa z karabinka. Między turystą a kierowcą wywiązała się szamotanina. Paulowi Onionsowi udało się wyrwać napastnikowi i zatrzymać przejeżdżający samochód, do którego wsiadł i kazał kierowcy szybko ruszać. Istniało duże prawdopodobieństwo, że Onionsa napadł mężczyzna odpowiedzialny za okrutne mordy. Detektywi zyskali w ten sposób świadka, który mógł zidentyfikować napastnika ze zdjęć policyjnych. Wkrótce policja wytypowała 3 podejrzanych, których rysopis i marka samochodu odpowiadała tym, których opis podał Onions. Mężczyźni ci posiadali również karabinek Ruger, czyli taki, z którego zastrzelono część ofiar. W maju 1994 roku policja dokonała nalotu na mieszkania wszystkich podejrzanych. Jednym z zatrzymanych był Ivan Milat. W jego mieszkaniu znaleziono karabinek oraz kilka rzeczy osobistych należących do ofiar. W marcu 1996 roku rozpoczął się proces Ivana Milata. W toku śledztwa wyszło na jaw, że Milat, który pracował jako robotnik drogowy, upodobał sobie autostopowiczów, na których polował w pobliżu Sydney. W lipcu sędzia skazał go na 7 wyroków dożywocia za każdą ofiarę z osobna. Po 25 latach spędzonych w więzieniu w maju 2019 roku lekarze rozpoznali u niego nowotwory przełyku i żołądka. Dawali mu kilka tygodni życia, ale morderca podjął walkę z chorobą i zgodził się na dość kosztowne leczenie. Zmarł po niespełna półrocznej kuracji w październiku 2019 roku w więzieniu Long Bay w Sydney. Jeśli lubisz sprawy kryminalne, zachęcamy do sprawdzenia innych filmów na naszym kanale
oraz do subskrybowania kanału Tropem Zbrodni. Nowe filmy co tydzień w niedzielę o godzinie 11:00.